Społeczeństwo Gostynina spragnione jest informacji o termach, dlatego z uwagą wsłuchuje się w wypowiedzi przekazywane przez urzędników miejskich, komentując je potem na portalach internetowych i w prywatnych dyskusjach. Podczas majowej sesji Rady Miasta wiceburmistrz Jadwiga Kaczor, odpowiadając radnym na interpelację, mówiła: koncesjonariusz w dalszym ciągu podtrzymuje swoje deklaracje, które składał tutaj na sesji w obecności wszystkich Państwa i tak jak twierdził, że jeszcze wiosną te roboty będą rozpoczęte za kilka dni, dosłownie to podkreśla, oczywiście jeszcze mówi, że będzie to poprzedzone ogólnopolską konferencją prasową, żeby przekazać wszystkim tą informację. Burmistrz Włodzimierz Niecikowski potwierdzał te słowa. Nie będzie konferencja i to będzie przedmiotem czy tematem dla wszystkich stacji radiowych czy telewizyjnych czy innych, bo wszystkich zaprosimy. Z całej Polski. Kto przyjedzie, to przyjedzie. Konferencji ogólnopolskiej ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi jak do tej pory nie było. Tymczasem po rozmowie z prezesem spółki Termy Gostynińskie Dariuszem Zawickim lokalny portal Płock Gazeta.pl napisał, że w czerwcu spółka Termy Gostynińskie podpisała umowę z zagranicznym partnerem finansowym w celu rozpoczęcia budowy. Czytelnik nie dowiedział się z artykułu żadnych szczegółów o tym partnerze. Prezes mówił o modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków, która ma również przyjmować ścieki z Term. Jak można było przeczytać w artykule, Dariusz Zawicki zapowiedział, że prace rozpoczną się na jej terenie na dobre na początku lipca. Z kolei prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzej Jakubowski powiedział naszemu portalowi, że prace rozpoczęły się i trwają. Poszczegółowe informacje odsyła na stronę internetową Term Gostynińskich. Wyjaśnił również, że gdyby w planie nie było budowy term, to modernizacja i tak byłaby wykonywana, ale w innym zakresie. Mija pierwsza połowa lipca. Wczoraj byliśmy z kamerą w okolicach oczyszczalni ścieków. Nie zaobserwowaliśmy tam żadnych prac budowlanych. Łąki, na których mają powstać termy, zachwycają bujnością roślin i różnorodnością ptaków. Bocian, którego uchwyciła kamera, dopóki nie ma term, może tu spokojnie zdobywać swoje pożywienie.